Witajcie! Z tej strony Drakonager, a oto przed Wami 14 odcinek z serii Zagrajmy w Impostor Factory. Lindri? Wróciłaś. Lindri? Co się stało? No właśnie. Ła, co ty wyprawiasz? Lindri? Zaczynam się bać. Doprawdy, ja już... Nieraz tutaj poczułem przerażenie, ale cóż. Potrzebuję tylko chwili. Co się stało? Co tam widziałaś? Raczej nic dobrego. Nic. Ale dosłownie nic, czy... Hej, możesz mi powiedzieć. Przecież nikomu nie opowiem. Lindri? Lindri, wstępne testy zostały zakończone. Hipoteza nadal aktualna. Kontynuować? Tak. Będę tam niedługo. Potwierdzenie? Kierować się do sali przyjęć. Hipoteza? Proszę kierować się do sali przyjęć. Dobrze, już dobrze. Niech ci będzie. Jak mówi, no to słuchamy. To ciekawe. Rozpoczyna się. Pamiętam to z jej wspomnień. Robią demonstrację maszyny, prawda? Wspomnienie chyba nie zaszło za daleko. To najdalszy punkt. E? Śmierć jest zmienna, ale... Wszystkie styczne śmierci schodzą się w tę chwilę. Podczas demonstrowania maszyny gościom? Potwierdzam. Według danych, jeśli opuścimy teraz pokój, wszyscy zginą. Że co, proszę? Wszyscy w tym pokoju? Zginą, według danych. Co do czorta. Czy też knura. A teraz opuśćmy ten pokój. Co? Musimy? To konieczne. Opuść ten pokój i wróć, aby potwierdzić. A co, jeśli tego nie zrobią? Scena nie będzie zesetowana, a śmierci są oczekiwane. Ech. Ty mały szantażysto. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem tak się wyrazić. Sodo zniknęła. Dane wykazują, że Lindri jest offline. Znowu? Wróci. Tymczasem proszę wrócić do sali przyjęć. Co tu się wyprawia? Wyjaśni mi to ktoś? Łaskawie? No, to się faktycznie wydarzyło. Tylko pytanie... To jest sprawcą. Śmierci potwierdzone. Resetowanie pokoju. Czekaj. Jeśli mogłeś zresetować pokój z nami w środku, to czemu wcześniej za każdym razem musieliśmy wychodzić i wchodzić? Wyjście nie było konieczne dla resetu. Wyjście było konieczne dla śmierci. Co? No właśnie. Kiedy patrzymy, nie umierają. To zupełnie tak jakby był tutaj jeszcze ktoś, no nie? Ktoś, kto po prostu nie może tego zrobić na naszych oczach. Tak jakby.
Nie wiem, tak mi się wydaje, czy coś. Ło, co się stało? Nie jestem pewna. Nie powinno się tak. Nigdy wcześniej się tak nie działo. W tym scenariuszu występuje awaria sprzętu. Centrum obliczeniowe w piwnicy zostaje zniszczone. Że co? Zniszczone? Jak? Brak danych. Resetowanie. A teraz ostatni test. Quincy pójdzie do piwnicy. Pokój centrum obliczeniowego. Potwierdzam. Oba miejsca będą obserwowane. Oczekiwana anomalia danych. Jakiego rodzaju anomalia? Nie wiadomo. W takim razie chyba sam się przekonam. Pamiętasz wejście? Stół bilardowy? Potwierdzam. Proszę zaczynać. Chyba nie mamy wyboru, co nie? Chociaż no, można niby tu podejść, ale co to nam da? A wy coś powiecie ciekawego? Pewnie powtórzę to co wcześniej. Proszę kierować się do podziemnego laboratorium. Co ty kangur kurde jesteś? Fajnie podskakujesz, to muszę mu przyznać. Zaczekaj. Niebezpiecznie iść samemu. It is dangerous to go alone. Take this. Nawiązanie do Legend of Zelda. Weź to. To jest to. Ja naprawdę czuję tutaj nawiązanie do Zeldy. On nie chce. On tak bardzo nie chce. Weź to. Ja bym chyba jednak wolał miecz, tak szczerze. Pierniczę. Weź to. Kot dołączył do drużyny. W sumie jasne, czemu nie? Spoko, najlepszy towarzysz w dziejach. W razie anomalii on będzie strzegł. Ciągle to powtarzacie, ale jakoś tego nie widzę. Co tam jakiś, nie wiem, Wrex, Tali czy Garus z Mass Effecta? To jest dopiero towarzysz, na jakiego nie zasługujemy. Mam wrażenie, że już chomik z drugiego Mass Effecta byłby lepszym towarzyszem niż ten pchylarz. A nie, przepraszam, bo bardzo długi kotek. Dobra. Jesteśmy na dole. Trochę tu strasznie, kogo nie ma. Teraz pytanie. Które miejsce nas interesuje? W ogóle gdzie możemy wejść? Zapewne wszędzie. Tylko nie wiadomo po co. Musi to być jakieś jedno takie bardzo ważne miejsce. Nie wiem, czy ono nie było po lewej. Aczkolwiek mogę się mylić. Z ciekawości zajrzymy, myślę, wszędzie. Gazeta. Miłoby było, gdyby dało się zobaczyć, co na niej jest. Niestety... Projekt tej gry jest nieco inny. Można powiedzieć. Tutaj chyba nie było nic istotnego.
W sumie to takie przechadzanie się to jest tylko bardziej opcjonalna rzecz. Raczej też nic nie wnosi. No dobra. O właśnie, nie bez powodu to przejście się odblokowało, co nie? Naprawdę chciałbym cokolwiek tu sprawdzić, ale nie sądzę, że jest w tym sens. Koteczka też ucina. It's not a bug, it's feature. Czy coś... No koteczku, boisz się, czy się nie boisz? No dawaj, powiedz, jak to z tobą jest? Pomożesz mnie? Pomożesz mi? Obronisz mnie? Czy może jednak niekoniecznie? Czy ja będę musiał ciebie bronić? No dobra, co by się nie działo. Co do knura? Nie wydaje mi się, żeby ten korytarz wcześniej był taki długi. Tak samo ten kot. Co to było? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. Słyszałeś to? Coś jest nie tak. Od początku tej gry w zasadzie. Powraca horror, można powiedzieć. Oho. Okej, czekaj, to światło. Nie, chwila. Wiecie co? Stop! Dajcie spokój! Co to to knura ma być? Czemu ten korytarz jest taki długi? Skąd się bierze to światło? I co z tymi dziwnymi dźwiękami? Słyszysz to? Pieprzone, upiorne skrzypienie drewna. Jak? Wszystko tu jest z metalu i cementu. Nie ma tu żadnego drewna! A ty? Co ty tu w ogóle robisz? Jak niby masz mnie strzec? Nie masz nawet noża. Jesteś tylko kotem. A jak się nad tym zastanowić? Nie jesteś nawet aż taki długi. Tragedia. Gdybyś chociaż był do czegoś przydatny. Kotek płacze, jak mogłeś? Ty po twozie. Niedobry człeku ty. Dobra, słuchaj, przepraszam. Nie powinienem był tego mówić. Po prostu to był bardzo ciężki dzień, wiesz? No. Najpierw te wszystkie morderstwa, a potem jeszcze dowiaduję się, że nie istnieją. Coś takiego może zaboleć nawet optymistą. Z drugiej strony, gorzej chyba już nie będzie. To są te słowa, które się usłyszy przed tym, zanim stanie się gorzej. To coś wybuchnie chyba. Chodź, dokończmy to. Cokolwiek nas czeka, poradzą sobie. No, jeszcze zobaczymy. Co? Chwila. Co to było? Czy mi maila wysłali? Co to kurde, Pokemony? Jakaś ewolucja? Zmieniłeś się. No. Taki... bojowy jakiś. Stałeś się czymś innym. Czymś bardziej... Chcesz iść przodem? W najczarniejszej godzinie naprawdę stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że w ciebie wątpiłem. Dobra, chodźmy zaobserwować ten głupi komputer. I ja teraz dobrze rozumiem... Nie.
kot ponad człowiekiem. A w sumie norma, przecież to nie kot jest nasz, tylko my kota jesteśmy. Jak to się mówi. Halo? Linry? Wróciłaś? Tak. Przepraszam, musiałam na chwilę wyjść, żeby coś potwierdzić. Zbieracie się już do centrum kontroli? Taką mam nadzieję. Idziemy już kupę czasu. Korytarz, który do niego prowadzi, wydaje się być rozciągnięty. Wygląda na to, że jest zapętlony. O, świetnie, zupełnie jak te schody w Super Mario 64. O, pięknie, pięknie. Też mam takie wrażenie. Chwila. Dosłownie zapętlony? Tak. Daj mi chwilę. Powinien już być naprawiony. Dzięki. Ale czemu tak było? Nie jestem pewna, ale pokój powinien być tuż przed wami. Daj znać, jak będziecie na miejscu. Zacznę wtedy sekwencję z demonstracją. Jasne. Prowadź. Nie mogę nawet tego sprawdzić. Jaka szkoda. No dobra. Cisza przed burzą. No cóż, wreszcie dotarliśmy. Jesteś gotowy? No dobra. Linry, słyszysz mnie? Tak. Scena jest załadowana. Powinniśmy przygotować się na coś? Najpewniej tak. Wystarczy, żebyś tam był. Będziemy mieć transmisję twoich danych. Musisz tylko stać i obserwować. Świetnie. Jestem w tym dobry. No to zaczynamy? No, myślę, że tak. Rozpocznij. Tak, jesteśmy gotowi. Załatwmy to. Okej. Okay. Zaczyna się scena z demonstracją. Powinieneś zobaczyć, jak uruchamia się sprzęt. No, to prawda. Tak, właśnie co zrobił. Dobrze. Nie spuszczaj z niego oczu i powiedz, jeśli zauważysz coś dziwnego. Mhm. Pilnuj mnie, koteczku. Widzisz coś? Nie. Wydaje się działać normalnie. Do czasu. Chociaż... Jest jakiś dziwny dźwięk. Jaki dziwny dźwięk? Jakieś zwarcie? Nie. Nie dobiega z maszyny. Wydaje mi się, że to gdzieś... Ktoś tam jest? Że... Co? Wracaj tu! Co za ksiersiuch? Dobra. Że co? Co do... Że... Jak? Quincy? System jest prawie gotowy. Co widzisz? Jakby to opisać? Czy to ludzka postać? Nie ruszaj się. Czym jesteś?
Dlaczego nie mogę się znaleźć w systemie? Wiesz dlaczego? Czyli ty jesteś powodem? Kiedy wcześniej się odłączyłam, kiedy się wylogowałam, nie było tam nic. Nic, tylko maszyna do zalogowania się z powrotem. Tak jakby cały świat po prostu zniknął. Czy ja też nie jestem prawdziwa? Nie, jesteś prawdziwa. Przynajmniej w stosunku do tego miejsca. Linri? Więc ile? Zbyt wiele. O czym wy mówicie? Właśnie. O czym to mówi? Zbyt wiele czego? Zbyt wiele światów. Przepraszam, czy my się tu będziemy teraz bawić w doktora Strange'a w multiversum? Czy coś? Jesteśmy daleko w górze, Quincy. Ale że jak? O czym ty mówisz? Jak? Co? Jest pod nami bardzo dużo warstw. Proszę o wyjaśnienie. To prawda, że stworzyłam twój świat. Ale ktoś inny stworzył mój. Jeden po drugim, aż pod wieloma, wieloma warstwami. Na dnie stosu istnieje świat, w którym powstała pierwsza symulacja. Ale podczas gdy każda symulacja tworzy kolejną, oryginał na dnie jest coraz bardziej obciążony. Aż wreszcie, jeśli zostanie wykreowana jeszcze choćby jedna symulacja, nieważne jak abstrakcyjna, to wystarczy, aby przeciążyć i zawalić całą konstrukcję. Powiedz mi, czy jesteśmy na szczycie stosu? Zgadza się. W takim razie jest coś, czego nadal nie rozumiem. Dlaczego po prostu nie odetniesz nieskończonej pętli na samym początku? Dlaczego próbujesz zachować ten świat, nie eliminując nas? I dlaczego tu jesteś? Po co w ogóle zawracasz sobie głowę, rozmawiając o tym z nami? Dlaczego ty zawracasz sobie głowę, rozmawiając z nim? Ej, stoją obok. To co innego, on jest... Czym ja jestem? Linri? Powiedz mi, kim my jesteśmy dla siebie? Dla mnie? Ożeż ty... Ona! Dla mnie jesteście nikim. I właśnie dlatego warto znać poprzednie części. W tym przypadku konkretnie poprzednią. Aczkolwiek to nie ma większego znaczenia. W końcu nie różnię się tak bardzo od reżobota z waszego świata. To jest komplement, czy obelga, czy co to jest? Bo ja już nie wiem. Nie wyglądasz jak ryżobot. Daleko się do niego. Nie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Też jesteś sztuczną inteligencją przerobioną dla celów symulacji? Cóż, nie do końca. Ale i tak zajmuję się sprzątaniem po was. Światy mogą być symulacjami, ale system nadal przestrzega praw fizyki. Aż do przesady, powiedziałabym. W takich przypadkach jak ten, ktoś musi ręcznie zapobiec implozji wszystkiego. Przepraszam bardzo, czy my teraz mówimy o tym, że świat rzeczywisty jest zagrożony? Czy ja to dobrze rozumiem? Czy o co chodzi? Na szczęście tak się składa, że dysponuję wrodzoną zdolnością ignorowania praw fizyki.
To w końcu mówimy o świecie symulowanym, czy którym? Ja już nic nie rozumiem. Za co ja zapłaciłem swoje ciężko zarobione pieniążki? No, oczywiście ja sobie robię. Ale to jest historia na inną okazję. Przepraszam, że tak powiedziałem pod koniec z taką radością, bo to brzmi jak furtka do kontynuacji. Chociaż nie wiem, czy nie słyszałem, nie czytałem gdzieś, że to ma być ostatnia część tej serii. Nie wiem, zobaczymy. Nawet jeśli to będzie ostatnia część, jeśli powiedzmy skończy się to jako trylogia, no to może chociaż jakieś kolejne gry od Freebird Games? Nawet w innym uniwersum, cokolwiek. Nie pogardziłbym na pewno. Wiadomo, też nie ma co ściągać tej serii w nieskończoność. Ej, co ty? Okej, okay, kolejne widzę nawiązanie. Idziemy? Dokąd? W jakim celu? Ja już nic nie rozumiem. Mój biedny mózg nie ogarnia. Jest wiele stycznych punktów poza tym, w którym się znajdujemy. Każdy moment wykwita w niezliczoną ilość własnych odnóg. Ale ta konkretna styczna jest obserwowana dlatego, że jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, ponieważ pomimo tego, że znajduje się na samym szczycie stosu, była prawie identyczna jak oryginalna rzeczywistość. Wszystko rozpoczęło się w ten sam sposób. Twoje dzieciństwo, twoja młodość, twoja diagnoza. I tak samo jak tutaj, wbrew przeciwnościom, brnęłaś naprzód. Nie marnując ani chwili, aby zrozumieć tyle świata, ile tylko mogłaś, póki jeszcze mogłaś. Nauczyłaś się tyle, ile mogłaś. Starałaś się tak bardzo, jak mogłaś. Poznałaś kogoś. Kogoś, z kim wyobrażałaś sobie swoją przyszłość. Zaczęłaś pracę, która mogła zmienić świat. Przynajmniej przez jakiś czas tak ci się wydawało. Aż stała się czymś, czego nie mogłaś dłużej znieść. Uciekłaś, zwiedziłaś świat. I zastanawiałaś się, czemu wcześniej tego nie zrobiłaś. Bazowa rzeczywistość, z której pochodzimy, podążała tą samą ścieżką. Aż do tego momentu. Kiedy wróciłaś z podróży i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Kiedy twój stan pogorszył się w jej trakcie. Kiedy musiałaś dokonać wyboru pomiędzy sobą i dzieckiem. Postanowiłaś opóźnić zabieg do momentu, kiedy będzie gotowe się urodzić. Wybrałaś dziecko. Gratulacje, ale proszę, odpocznij porządnie. Potrzebujesz trochę czasu, by dojść do siebie, a już jesteśmy spóźnieni. Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, w rzeczywistości została podjęta inna decyzja, tak? Przepraszam, jeśli się mylę, ale ja naprawdę mam przeciążony swój procesor. W sensie nie ten od laptopa, tylko ten w głowie. Niedługo przeniesiemy cię na oddział chirurgii. Rozumiem.
Co u niego? Wszystko w porządku. Teraz to o ciebie powinniśmy się martwić. Jest malutki. Czyli jednak miałem rację wtedy, kiedy zastanawiałem się nad tym, jaki został podjęty wybór? Wow, ja już nie wiem, co mówić czasami. Nasz mały Toby Reinhardt. Reinhardt. Czy to nazwisko powinno mi coś mówić? Sprawdzę sobie na tej kartce, dajcie mi chwilkę. Witam was z powrotem. No, na kartce nic nie znalazłem, ale w sumie też nie notowałem zbytnio nazwisk, bardziej imiona. Może warto by to było sprawdzić, jeśli gra czegoś nie wyjaśni? Albo zostawić tak, jak jest? Proszę, nic mi to nazwisko nie mówi. Właściwie, jeśli o to chodzi, może to po prostu jest część tego dialogu, który tutaj będzie i tutaj nie ma żadnych powiązań z innymi postaciami. Myślałem o tym i może powinien jednak dostać twoje nazwisko? Moje? Znaczy, nie widzę powodu, by tak nie zrobić. A po tym wszystkim potrafię znaleźć ich wiele, aby nosił twoje. Byłoby wspaniale. Chociaż Tobi nie pasuje tak dobrze do mojego, nie sądzisz? Masz jakiś inny pomysł? Może Neil? Nie! Nie! Nie, nie wierzę! Nie! Kur! Nie! No kurwa! Nie, to jest żart! O kur! I niech ktoś mi powie, że nie warto znać kolejnych części. Nie, tych gier po prostu nie powinno się przechodzić bez... osobno, nie, to powinno się znać całość. Bez wątpienia. I o czym ja teraz mówię? Zresztą, myślę, że gra to wyjaśni. W swoim czasie, powiedzmy. Ale ten, kto oglądał lub grał, już po prostu pewnie ma teraz tą... Mówi się niby szczękę, ale chyba dolna część tej naszej... Jak to nazwać? W sensie mówisz, że szczęka opadła, tak naprawdę to, co powinno opaść, to jest chyba żuchwa, jak się nie mylę. Ale dobra, w każdym razie chyba wiadomo, o co chodzi. O kur... Nie wiem, co powiedzieć. Pierdziele. To mnie po prostu zdzieliło, tak po prostu z partyzanta mi zajebało. Wow. No to będzie naprawdę... Już nie mogę się doczekać dalszej gry. No to czekam. Neil. Tak, podoba mi się. Zatkało mnie. Nasz mały Neil Watts. Naprawdę nie wiem, czy teraz powinien się powstrzymać, ale walić to. Kto nie oglądał przedniej części, nie grał, no to jego strata. A ja się zastanawiałem, gdzie jest ta dwójka. No to przynajmniej już, powiedzmy, mamy połowę tego duetu. Ja cię kręcę. No to już wiem, na co poszły moje ciężko zarobione pieniążki. Wow. Po prostu wow. W zasadzie rzeczywistości, twój syn nie miał żadnych komplikacji związanych z wczesnym porodem. Przeszedł przez dzieciństwo bez problemów. Za to z całą miłością, jaką ty i Quincy mogliście go obdarzyć. Ale ty nigdy w pełni nie wyzdrowiałaś. Opóźniony zabieg nie mógł cofnąć zmian, które już zaistniały. No niestety. Więc spędziłaś dużą część pozostałych lat twojego życia przykuta do łóżka. O, żeż kurde. Jednak może dzięki woli bycia z nim żyłaś dużo dłużej niż prognozowano.
by patrzeć jak dorasta, choćby jeszcze odrobinę dłużej. Ale w końcu, kiedy poczułaś, że twój czas się zbliża, odszukałaś pewnych starych przyjaciół, by zostawić mu coś na czas, kiedy już dorośnie. Zostawiłaś mu fragment swoich wspomnień. W tamtych czasach nie było jeszcze sposobu, aby je odszyfrować. Ale jednak pewnego dnia miałeś nadzieję. O kurde. To jest po prostu chyba jeden z najlepszych zwrotów akcji, jakie widziałem. Przynajmniej takie są moje odczucia. Nieszczęścia chodzą parami. Niedługo po twojej śmierci u waszego syna zdiagnozowano tę samą dziedziczną chorobę. Ale może było to dla niego przypomnienie o ograniczonym czasie na ziemi. Memento mori. Co ci nie pamiętaj o śmierci. Poruszyło to w nim coś. Popchnęło do przodu, podobnie jak w twoim przypadku. Czy ja dobrze widzę? Czy ja widzę tę osobę, o której myślę? Władca obok Nila? Chociaż próbował odsunąć się od innych, wiedząc, co może czekać tych, którzy się zbliżą. Nie ze wszystkimi mu się udało. Jestem święcie przekonany. Brakował mi kogoś w tym duecie. Powoli od samych podstaw pracował i parł naprzód. Ścieżką pozostawionych przez ciebie badań. Ale mimo wszelkich starań, kiedy nadszedł czas, raz za razem fundacja odrzucała go ze względu na twój przypadek. Zaczął zatem szukać alternatywnej drogi. Zwrócił się do zewnętrznej firmy, która korzystała z licencji nieudoskonalonej jeszcze technologii. Korporacji Sigmund. No tak. I dość szybko dostał się w jej szeregi. Z niewielką pomocą przyjaciółki. Ewy Rosalyn. Oczywiście. Była to zewnętrzna firma, ale nadal dawało mu to dostęp do kodu i sprzętu. Firma, która używa tych technologii do spełniania ostatnich życzeń poprzez zmianę wspomnień. Firma znana jako Sigmund Corp. No, widzę, że przykład może się różnić w zależności od części. Raz to był właśnie Sigmund Corp, przecież Sigmund Corporation, a mieliśmy też korporację Sigmund. Chyba jednak najlepiej zostawić to w oryginale. A to tak bardziej, taka tłumaczeniowa bardziej sprawa. Sigmund Corporation. Oczywiście na część Sigmunda Freuda, przecież Sigmunda Freuda. Dopiero po raz drugi przechodząc poprzednie grę załapałem, skąd ta nazwa. No cóż, życie. Minęło wiele lat od tamtej chwili. W tym czasie pomógł wielu pacjentom i był świadkiem końca wielu żyć. No cóż, na tym polegała jego praca. Tak? Poznaliśmy kilku pacjentów. Przez cały ten czas własnoręcznie ulepszając technologię dzięki dostępowi do sprzętu i danych. I to by tłumaczyło, dlaczego Nil grzebał przy sprzęcie. A dzisiaj w tamtym świecie wreszcie mu się powiodło. Świat, w którym się znajdujemy i wszystkie inne światy stosu, na których on stoi. Właśnie, propos jeszcze tej osoby. Sofia, czyli właśnie ta kobieta, pojawiła się w Finding Paradise i została... No cóż, ktoś powie, że to będzie spoiler. No sorry, to jest coś, co powinno się wiedzieć, grając w tę grę. No niby są te gry niezależne, ale no... Ja wychodzę z założenia, że jednak... Przechodzenie ich, że tak powiem, na zasadzie jedna gra z serii bez znajomości pozostałych, no to jest jednak pewien grzech. Sofia była, jeśli nie mylę, swoistą anomalią, która pojawiła się przy spełnianiu życzenia klienta Finding Paradise.
Neil pod koniec niejako ją skopiował w odpowiedni sposób i widocznie coś jakby z nią robił, jakby wykorzystywał ją w systemie, coś takiego, tak to rozumiem. Na pewno nie bez powodu ją sobie, że tak powiem, wziął. To musiał mieć jakiś swój powód. Ja tak w dużym skrócie to po prostu najlepiej zagrać albo zobaczyć. Bez tego się nie zrozumie. Są wynikiem pierwszego testu funkcjonalności pierwszej maszyny, którą ukończył. Pierwszy udany test. Ta maszyna, którą zbudował. Do czego ona służy? Okno do świata, gdzie każdy mógłby zostawić fragment siebie po śmierci. Także każdy, kto kiedykolwiek istniał, nawet jeśli bardzo krótko, mógłby mieć trwałe miejsce na tym świecie. I bez potrzeby żegnania się jeszcze wcześniej niż musi. Aby zobaczyć i doświadczyć wszystkich różnych możliwości, które oferuje jego życie. Przez całe moje życie od dnia, kiedy się urodził, żałowałam, że nie podjęłam innej decyzji. Jestem taka szczęśliwa, że w tamtym świecie to zrobiłam. Taka szczęśliwa, że żyję. No i teraz nie jestem pewien, która rzeczywistość jest która. Ja już nic nie rozumiem. Wybaczcie, ja po prostu... To jest taki mętlik. Już prawie czas. Teraz, kiedy wyszliśmy poza granicę ustalonych zdarzeń, ta styczna musi zostać zakończona. Zakończona? Tylko jedna styczna. Nie możesz tym razem jej odpuścić? Ale nie chodzi tylko o tę jedną styczną. Spośród niezliczonych ścieżek, które wygenerował ten test, to nie jest jedyna, która dotarła aż tutaj. Podczas gdy rozmawiam z wami na tym dachu, rozmawiam też z tysiącami waszych innych wersji gdzie indziej. Im też udało się dokopać wystarczająco głęboko, by mnie znaleźć. A jeśli ich nie zakończę, fundament runie i tak czy inaczej zabierze wszystko ze sobą. Ten świat nie został zaprojektowany, by istnieć poza ten moment. Ale... pomijając świat, mogę mieć sposób, aby dać wam więcej czasu. Kiedy będziecie gotowi, chodźcie ze mną. Jest miejsce, w które musimy się wybrać. Wykryto anomalię. Ryżobot? Ryżobot! Przyszliście w samą porę. Hej, czy oni mogą pójść z nami? Nie. Obawiam się, że to niemożliwe. Jak to tak? Ja chcę ryżobota, ja chcę tego kiciusia nawet. Tam, dokąd się udajemy, nie ma dla nich protokołu. Będą musieli zostać tutaj. No nie, serio? Kurde. Czyli... słyszałeś wszystko, tak? Potwierdzam. Mam dostęp do bazy danych Linry. Ale nie martw się, albowiem jestem przyzwyczajony. Przyzwyczajony do czego? Do przestawiania istnieć. Jestem wyłączany co dzień. Nie jestem pewny, czy to to samo, ale miejmy nadzieję, że tak. Nie może być różnicy pomiędzy nicościami. No nie wiem. Bywaj, do zobaczenia. I teraz takie pytanie dla tego mądrego Stefa Góry. Czym jest nic? A nie, przepraszam, już na to odpowiadał. Polecam tym filmem swoją drogą. Bywaj, do zobaczenia. Bywaj, ryżobocie. Jeszcze? Okej, jeśli chodzi o to, co się tam stało... Wiem, było strasznie, co? Posłuchaj, nie obwiniam cię za to, że uciekłeś. Szczerze mówiąc, tak spanikowałem, że nawet nie zauważyłem, że cię nie ma. No, z drugiej strony, przykro mi, że przez nas świat zostanie usunięty. Powiedziałbym, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale nawet nie istniejemy, więc chyba nam to nie grozi.
Tak szczerze, nadal nie wiem, czym w ogóle jesteś, ale... Może pewnego dnia spotkam cię podczas restartu i się dowiem, co? Trzymaj się, stary. Wszystko dobrze? Ej, Linry? Tak? Tak, lepiej niż dobrze. Ja się jeszcze zastanawiam, czym tak właściwie są te widoczne. A, chyba do obserwacji. No właśnie. A no właśnie. Wredne. Czyli to są takie miejsca jakby do obserwacji. No dobra. Skorzystamy. Ogrodnik byłby wściekły. Niewątpliwie. Niewątpliwie, Quincy. Tutaj nic już nie ma. O kurde, ten odcinek to jest chyba jeden z lepszych, trzeba przyznać. No to ciekawe, jaki będzie kolejny. I jednocześnie ostatni, moi drodzy. Tak jest. No cóż, przekonamy się jak najbardziej. Nie mogę się doczekać osobiście. Bo szczerze, ja tutaj mam trochę mętlik. Może dzięki wam by się to rozjaśniło. Ewentualnie w następnym odcinku. Nie wiem, zobaczymy. Albo po prostu muszę to sobie poukładać i w ogóle. Tak czy owak, już teraz serdecznie zapraszam was na zwieńczenie tego wszystkiego. Bo myślę, że będzie ono epickie. Ciekawe, czy zobaczymy Nila. Jeszcze tutaj. Mam szczerą nadzieję. Ewę! A przede wszystkim Nila, bo to jest tutaj takim... tym kluczową postacią. Zobaczymy. Tak czy owak, widzimy się w kolejnym i przypominam, ostatnim odcinku z tej serii. Do zobaczenia.